Witajcie. Podczas tej lekcji dowiecie się, czym jest paralaksa. No i do czego służy, chociaż o tym więcej opowiem w kolejnym odcinku, gdzie dowiemy się, jak dokładnie dzięki paralaksie możemy poznać odległość, na przykład do najbliższych nam gwiazd. Jednak zaczynając od początku, czym jest paralaksa? Tak naprawdę jest to zjawisko przesuwania się względne przesuwania się gwiazd na niebie, związane z tym, że Ziemia obiega Słońce i czasami wychyla się trochę w lewo, czasami trochę w prawo. Dzięki tym wychyleniom na orbicie możemy właśnie zauważyć paralaksy, czyli takie przechodzenie raz na lewo, raz na prawo gwiazd. Paralaksą też nazywamy kąt. Kąt właśnie, o jaki wychyla się dany obserwowany przez nas obiekt, właśnie gwiazda. No więc tak, żeby można było sobie to łatwiej wyobrazić, narysuję Słońce. I Ziemię. Tak symbolicznie, jako taka niebieska kulka zawieszona gdzieś w kosmosie. Oczywiście Ziemia obraca się, przypuśćmy, w tą stronę, no bo nie można powiedzieć, że Ziemia kręci się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. A dlaczego? A gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z drugiej strony, od spodu, no to kręciłaby się zgodnie, prawda? Także w kosmosie nie ma góry i dołu. Przyjmujemy, że kręci się właśnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ale jeżeli patrzymy na biegun północny, prawda? Przypuśćmy, że tutaj, w tym momencie, mamy lato. Kiedy mamy lato i obserwujemy jakąś odległą gwiazdę, jakiś obiekt, niekoniecznie musi być to gwiazda, chociaż w tym przypadku może być jakaś gwiazda dosyć odległa, chociaż nie aż tak odległa, żeby ta paralaksa była zauważalna. Dlaczego? Kiedy taki obiekt znajduje się na wprost Słońca w naszym układzie odniesienia, na wprost Słońca, to my, patrząc właśnie w kierunku tej gwiazdy, widzimy ją trochę pod kątem, prawda? Dla nas widoczna jest trochę z boku, prawda? Żeby wyjaśnić, jak właśnie rozumieć tą paralaksę, narysuję jeszcze Ziemię w czasie jesieni. Po 3 miesiącach Ziemia znajduje się troszeczkę w innym miejscu, prawda? Na orbicie. No w końcu obiega Słońce. No wtedy naszą gwiazdę czy nasz obiekt kosmiczny widać na wprost. Na przedłużeniu właśnie linii Słońce-Ziemia znajduje się obserwowany obiekt. Ale to nie wszystko, bo w tym układzie odniesienia latem widzimy nasz obiekt pod pewnym kątem. Przyjmijmy, że to jest kąt alfa. Aby to lepiej zobrazować, narysuję, jak my widzimy to wszystko na nieboskłonie. No więc tak, mamy nasz punkt odniesienia, czyli ta linia tutaj, punkt odniesienia. Kiedy obserwujemy latem tą gwiazdkę, no to znajduje się ona troszeczkę na lewo, prawda? Jest wychylona, także wyobraźmy sobie, że stoimy tutaj na Ziemi, tutaj, i patrzymy w kierunku tej gwiazdy, no to jest trochę na lewo wychylona w stosunku do naszego punktu odniesienia, prawda? Tak więc widzimy troszeczkę na lewo nasz obiekt. Po 3 miesiącach, kiedy mamy jesień, widzimy obiekt na wprost, po środku. Tak można by powiedzieć, po środku, prawda? Musimy mieć po prostu jakiś punkt odniesienia. Mijają kolejne 3 miesiące. No i co się dzieje? Ziemia wędruje dalej. I mamy zimę. Zimą Słońce, czy przepraszam, Ziemia znajduje się po drugiej stronie Słońca. I wtedy narysuję naszą linię odniesienia.
widok w stronę Słońca. Tutaj mamy oczywiście kąt prosty. Tutaj też, prawda? Pamiętajmy, tutaj jest kąt prosty. Tutaj również są kąty proste. Tu również. Kiedy patrzymy zimą w kierunku naszej gwiazdy, no to zauważamy już kolejną różnicę, prawda? W stosunku do lata czy do jesieni. Znowu znajduje się gdzieś tam z drugiej strony nasza gwiazda. To jest właśnie paralaksa, czyli takie wychylanie się tych najbliższych gwiazd. One tak naprawdę te kąty nie są jakieś ogromne. One są zauważane dopiero przez jakieś specjalistyczne przyrządy, ale niemniej jednak służą w astronomii od dłuższego czasu do określania odległości. Teraz, gdy Ziemia znajduje się z drugiej strony Słońca, to nasz obiekt jest wychylony trochę na prawo, prawda? Latem trochę na lewo, teraz trochę na prawo w stosunku do jesieni. Tutaj mamy jesień, czyli nasz taki punkt centralny, punkt odniesienia. W lewo jest wychylone, no właśnie, nie zimą, lecz latem. Lato. Tutaj mamy zimę. Ten kąt tutaj nazywany jest właśnie paralaksą. Paralaksa to takie wychylenie się gwiazd obserwowanych na tle innych, tych dalszych. Możemy przyjąć, że te dalsze gwiazdy są nieruchome, są tak daleko, że to, że Ziemia obiega Słońce, jest niewiele znaczące dla obserwacji. Jednak te najbliższe gwiazdy ulegają właśnie paralaksie. Tak więc tutaj wykorzystujemy fakt, że Ziemia krąży wokół Słońca i obserwujemy najbliższe gwiazdy po to między innymi, żeby określić dokładną odległość do nich. A skąd? Przypomnijcie sobie geometrię, trochę trygonometrii, no bo przecież dokładnie znamy wartość odległości Ziemi od Słońca, prawda? Skoro znamy tą odległość, znamy ten kąt alfa, wiemy, że tutaj jest kąt prosty, tu również, no to wszystko będzie bardzo proste. Zachęcam do oglądnięcia kolejnego filmu, w którym pokażę, jak określić odległość do najbliższych gwiazd.